Witam w kolejnym odcinku Octo Expansion. Prowadzę ja mi to i z tą uroczą Octolinczką zaczynamy kolejny raz podbój głębokomorskiego metra. I dzisiaj będzie się działo, ponieważ już jest blisko do czwartego celu. A czwarty cel to jest pełny cel, teoretycznie. Zresztą trzeba się szybko ewakuować z tego podejrzanego towarzystwa. Więc lecimy. Po tamtej stronie pla... O, w sumie... Kurczę, źle policzyłem planszę. No cóż... Trudno. Zresztą nie wiadomo jak będzie ta długa, bo jeśli wyjdzie, że ta jest długa czy coś... Już nie wiem. Zobaczymy. Rekomendowany stop charger. Tak. Obeznanie. I można się przemieszczać na szybko. I strzelić od razu. Bez bomb. Jedna szansa. Dlaczego nie spojrzałem na opis tej planszy? Whatever. A, super. Dobra, koniec tej zabawy. Okej. Łatwiejszy niż myślałem. Na pewno ze splatterscope'em będzie ciężej. Bo jest mniejsze pole do manewru. Dobra. Następny. Zamontować planszę i udać się do celu. Okej. Hydra, splatling i granaty. Jasne. Rozeznanie. Wolny. Pierwszy okręg ładuje się wolno. Drugi szybko i strzela dosyć długo. Naprawdę daleko. Ło, nawet suwi nie można. Nice. A jakbym chciał cheatować? Co? Okej. Będzie rozrywkowa plansza. Tak. A za 5:12. No i wystarczyło tak jak myślałem. Cześć. Tam. Spojrzeć się tam, tak? Że skok wiary trochę daleko. Nie.
No jasne, od razu skok wiary. Co ty byś chciał? Tylko skok wiary. To też jest dosyć daleko. Dobra. Załóżmy, że to ma być skok wiary, który nie jest prawdopodobnie skokiem wiary. Jest zbim czymś. Jak zwykle muszę rozkminić, o co chodzi. Smutek. Dobra, koniec. Strzelam to ile wlezie. Kręć się do oporu, a nie. Wiary, na pewno chodzi o skok wiary, Mika. Na pewno. Nie tak, że jesteś po prostu... Twoje ambicje są jakieś takie, że chciałbyś wszystko na jakąś nieskończoną epickość robić i tak dalej. To wcale nie tak. Okej. Powinno wystarczyć. Warunkiem, że nie będę znowu jakiś nie wiadomo jaki napalony na wyzwania. Okej. Chyba nie mogę przejść. Okej. No. Okej. Jak zwykle sprytnie przeraża. Niesamowicie mnie przeraża. Muszę pamiętać, że to jest Splatoon, nie Dark Souls, gdzie najmniej oczywiste rozwiązania prawdopodobnie są tymi najsprytniejszymi. Nowy chat lock. I nowe ten. O, chodź tu, drogie dziewczę. Ej, zopadre, ma dla ciebie skantów jeszcze. O! Andre! Dostaliśmy kopię dresika kapitana. Idealnie. O nie! Myślałem, że poszli sobie. Dobra, chatlock najpierw. Okej. Nie jest chyba jakoś... Nie jest krótszy niż to.
Princesa dotarła do czatu. DJ. Sapker! Sap girl! Welcome back. Nutka. A, witaj z powrotem. Witaj z powrotem. Więc... Wróciłam na... Na plac Inkopolis, żeby kupić sobie trochę soczków w kartonku z rur, ze słomką. Wiecie, jak... Wiecie, jak lubię. I paczka Octolingów tam się kręciła. Octarianie są wśród nas. Jestem taka szczęśliwa. Pewnie to wszyscy. Wszystkie Octolingi, którzy się narodzili wewnątrz. Na nowo, słysząc kałamarniczną inkantację. Nie fan inkantacji jest moim wrogiem. Nie widzę gatunków. Tak. A tak w ogóle to jest niesamowite. Jestem pewna, że Octolingi na pewno się zadowolą w inkingowskiej kulturze. Dosyć szybko. Mam nadzieję, że znajdą też swój gust. W sensie, że to jest młodzież, więc gust ma swój taki młodzieżowy. Swój smak gustu. Tak. Nie mogę się doczekać, żeby usłyszeć więcej oktariańskiej muzyki w mieście. Myślisz, że będą chcieli uczestniczyć w wojnach turfów? Oczywiście. Nice. Wojna turfów? Wiedziałem. Następna wojna turfowa się rozpoczyna. Nie, kapitanie, no nie. Nie tak. Dzieciaki z naszej generacji lubią sobie powalczyć na turfach jak sport. You know, no wiesz, dla hecy. Jeśli tak. Nie, poczekaj. I co? W sumie to brzmi, jakby część właśnie pracowała dla korporacji Grisco. No, kurczę, to ma sens. Wróg twojego wroga i takie tam. Tak, tylko właściwie nie są wrogami. Prawda. Czytasz to, ósemko? Ósemka, że agent 8. Jak tylko zdołasz się stąd wydostać, będziesz mogła uczestniczyć w turfowych... Nie, będziemy mogli uczestniczyć w turfowych walkach razem ze wszystkimi. Okej, już. Idealnie, czas to wskończony. Zostały mi tylko 4 minuty pilnego czasu. No. Oh, serce mi bije. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zwykły splattershot. Ach. Ten pokój jest całkiem mały. Może twój pokój jest za duży. Okej. Okay.
dalszy ciąg fabuły, to widać. Nie wiem, czy to rzeczywiście widać jakieś poziomy stąd. Fajnie by było. Czy to może po prostu takie zdobyć? Wszędzie takie same. Dobra. Zabieramy tą pokrywkę, znaczy się część maszyny, która wydostanie nas z tego skrzywionego wszechświata równoległego. To jest ostatnia rzecz. Jestem zimpresjonowany pod wrażeniem. Nie byłem pewien, czy wam się uda. Error. Tu złożyć wszystko. Teraz pokieruję was do ziemi przeznaczenia. Okej. Okay. Nie bawimy się w takie śmieszne rzeczy. Ponieważ robimy dalej poziomy. Nie ma tak dobrze. Będę odbierał tego telefonu i mam jeszcze coś nieskończone. O. A z tego co widzę, mam coś nieskończone, na przykład tutaj. Pierwszy poziom z J i ostatni poziom z H, który muszę skończyć. Okej, dobra. Czasowe jest spoko. O, na inkjecie. Ciekawe. Przeczytajmy opis, którego nie przeczytałem. Pokonaj bossa! Tak. Nawet nie ma... Opa! Wypadł. Myślałem, że... Czarna kaczka! Kaczka zniszczenia. Czarna kaczka apokalipsa. Okej. Odpuszczałem. Idealnie. Okej. O, tak. Dobra. Kurde. Dobra. Aha. Aha! Rytem można zrobić dużo rzeczy. Okej. Nowy korek. Plum. Dobra. Ojej. Okej. Okay.
Aha. Tym razem w całości. Dobra. Aż tyle czasu nie mam. Te śmierdzące teraz. No dobra. Okej. Wow. O. Ej kurczę, nie fajnie. O fuck. Jednego? Dobra, mniej więcej mam trochę dwie na ogarnianie. Dobra, jeszcze do mnie. Opa. No i elo. Dobra. Plus. Okej. Prysznic. A mniej więcej gotowy na coś. Dobra. Okej. Okej, tak. Nie tak na śmierć. A gdzie jest to zapchany prysznicem? Kaczka! Nice! Ciężko, ciężko. Ale może być. Kolejna linia prawie skończona. Ile zostało jeszcze? Tak naprawdę. Raz, dwa, trzy plansze na linii J i cztery plansze na linii I. Okej. Te grubasy zniknęły? Zniknęły. Idealnie. Idę do kapitana. W takim razie dziękuję za uwagę. Prowadziłem jami to z tą oktolinczką uroczą. Zobaczymy się w kolejnym odcinku z Splatoona Octo Expansion. Dziękuję za uwagę i cześć i czołem i pa!